Pamiętajmy więc o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie w imię wolności i powrotu Śląska do Polski. Co roku jestem, także bardzo pięknie. Chwała bohaterom! Dobry wieczór, Rafał Kulik. Rozpoczynamy wieczorne wydanie Silesia Flash. To święto buduje dopiero swoją tradycję, ponieważ w tym roku dopiero po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Dzień, który honoruje uczestników trzech powstań. Data jest symboliczna. 20 czerwca 1922 roku, czyli 101 lat temu, do Katowic wkroczyło Wojsko Polskie i rozpoczął się proces przejmowania przez Polskę części Górnego Śląska. Dziś z tej okazji na skwerze stulecia Powstań Śląskich w Parku Śląskim upamiętniono te wydarzenia, czemu przyglądała się Karolina Komada. Skwer stulecia Powstań Śląskich odżył w tak ważnym dla Ślązaków dniu. Wraz z koncertem Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich. W samo południe przypomniano wydarzenia sprzed ponad 100 lat. To jak w zamęcie powstałym po I wojnie światowej odradzała się Polska i ważyły się losy Górnego Śląska. Ludzi, dzięki którym część regionu stała się częścią Polski. Chwała bohaterom! Oddaliśmy hołd o tych, którzy walczyli o polskość i w tych trzech zrywach brali udział. Musimy o tym pamiętać, musimy tę historię pielęgnować, a za chwilę ta część taka dla duszy, w spokojnej atmosferze, piknik rodzinny, więc ja się bardzo cieszę. Żyjemy w bezpiecznym kraju, w Unii Europejskiej, w NATO, więc cieszmy się z tego, co mamy, cieszmy się z tej chwili, bo jak widać, Ukraina to jest wielka lekcja pokory dla świata. Narodowy Dzień Powstań Śląskich w Parku Śląskim ma także swoją drugą, mniej oficjalną odsłonę, pikniku rodzinnego, na czas którego przygotowano wiele atrakcji, konkursów, wystaw i koncertów. O historii naszego kraju zawsze się powinno pamiętać. To jest nasza tradycja, nie powinno się o tym zapominać. Powstania śląskie wiadomo, nie? Ty, Wojciech Korfanty, nie? Wszyscy ci, którzy tego, coś wspaniałego. Co roku jestem. Dla mieszkańców Śląska nowe święto ma duże, przede wszystkim edukacyjne znaczenie. Dla młodych takich ludzi, którzy... Młodzi, którzy tego nie wiedzą. Zresztą oglądałam fajny występ szkoły tej mundurowej, tutaj był. Także naprawdę, no trzeba to upamiętniać jednak. Impreza odbywała się pod patronatem telewizji TVS i Radia Silesia, a o piknikowy nastrój w Parku Śląskim zadbali artyści śląskiej sceny muzycznej. Narodowy Dzień Powstań Śląskich to święto, które pozostało nam po obchodach stulecia powstań i zostało ustanowione przez polski Sejm w ubiegłym roku. O jego ustanowienie apelował m.in. Sejmik Województwa Śląskiego. Trzy powstania śląskie, wydawać się może, że to historia odległa, ale czy wciąż żywa? To sprawdzała Fatima Orlińska. Żywe z pewnością wciąż są emocje szczególnie żyjących dziś przodków powstańców, którzy o przyłączenie Śląska do Polski walczyli. Łez wzruszenia nie kryli wnukowie Ignacego Kaczmarka, pochodzącego z Zabrza Górnika, uczestnika III Powstania Śląskiego, którego postać upamiętniono w Rudzie Śląskiej pomnikiem. Jak mówili najbliżsi bohatera, to wielka duma. Ignacego Kaczmarka syn, jeszcze jak myśmy byli młodzi, że my się... Po prostu nie przeprowadzali żadnych rozmów, żeby się coś dowiedzieć. A teraz za późno, bo już nie ma, nie ma kogo pytać. No ta uroczystość troszeczkę nas tak by znobilitowała. Podbudowała, że jednak się tak, pamięta, bo jednak tak. Dopóki nie było tego pomnika, zdania były nawet w rodzinie podzielone na jego temat. I także tutaj trzeba to przyznać na wielki plus. Zawsze opowiadali, czy ciocie przychodziły, to bardzo był wielkim patriotą. Co ostatecznie przypłacił życiem, ponieważ wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach został przez Niemców skazany na karę śmierci. Został stracony na gilotynie w katowickim więzieniu, a jego ciało wywieziono do Auschwitz i tam spalono. W wyroku sądu niemieckiego pada takie stwierdzenie, że jest on fanatycznym Polakiem. A ze względu na swój czyn, czyli takie wypowiedzi antypaństwowe, defetystyczne dotyczące położenia militarnego Niemiec, perspektyw wojennych, no, stał się celem tego aparatu represji.
Ignacy Kaczmarek nie ma oficjalnego miejsca pochówku, dlatego w Narodowym Dniu Powstań Śląskich postanowiono upamiętnić jego heroizm obeliskiem. Ten stanął przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, mieszczącym się przy ulicy Kaczmarka. I choć lekcje historii wciąż ubogie są w informacji o powstaniach śląskich, w tej szkole uczniowie są świadomi swojego pochodzenia. Dzisiejsza uroczystość też u nas w szkole konkretnie zapoczątkowuje pewien cykl wydarzeń, bo już na 8 września mamy zaplanowane lekcje historii, gdzie też przyjadą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie będziemy kontynuować jakby to, co dzisiaj zostało zainicjowane. A o patriotyzmie w Narodowym Dniu Powstań Śląskich mówiono głośno w wielu miastach regionu. W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą udział Zakopiańczyków w powstaniach śląskich, a w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach swoją premierę miał film o Wojciechu Korfantym. To wszystko, zdaniem historyków, jest dobrym początkiem do swoistego ożywiania historii powstań śląskich. Nie można dopuścić do tego, że się będzie próbowało dopasowywać takie czy inne wydarzenia do prymitywizowania tejże historii. Nie można doprowadzić też do takiej sytuacji, w której będzie się próbowało jednokierunkowo ją przedstawiać. Na tym polega istota prawdy, do której powinniśmy dążyć. Prawda? Trzeba próbować dostrzegać wszystkie aspekty. I choć przed nami jeszcze długa droga, by historię Górnego Śląska opowiedzieć pozostałej części Polski na tyle, by zakorzeniła się w świadomości i kiełkowała, to idziemy w dobrym kierunku, podkreślają badacze tej historii. Serce z Czech uratowało życie 7-letniej Ali z Grudziądza. To efekt międzynarodowej współpracy transplantacyjnej, a Ala jest pierwszym dzieckiem w Polsce, które otrzymało serce pobrane za granicą. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w tym roku wykonano już 2 zabiegi przeszczepów serca pozyskanych spoza granic kraju. Szczegóły Paweł Jędrusik. Choć na razie, ale czeka rehabilitacja, to już widać znaczną poprawę stanu jej zdrowia. O poważnych problemach zdrowotnych rodzice dziecka dowiedzieli się, gdy Ala trafiła do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli. Badania EKG wykazały nieprawidłowości. Początkowo czekali na przeszczep serca i płuc. Jechaliśmy na babskie zakupy, gdzie prowadziłam auto. Ujechaliśmy dosłownie, 2 kilometry od domu. Zadzwonił telefon, po numerze widziałam, że to jest numer z Zabrza w celu serducha. Ręce się trzęsły na kierownicy. Szukałam pierwszego lepszego miejsca, żeby się zatrzymać. Odebrałam telefon od pani Bogusi. No i tak zawróciliśmy na momencie do domu i się pakowaliśmy. Bardzo szybko. Największym wyzwaniem była pewna niepewność co do przebiegu, nawet nie tyle samego zabiegu, co już kwestii podjęcia prawidłowej funkcji przez przeszczepione serce, z uwagi na to, że dziewczynka była obciążona nadciśnieniem płucnym. Okazało się, że lekarzom udało się poprawić układ krążenia Ali i nie ma konieczności przeszczepiania płuc. Teraz Ala wraca do zdrowia i już ma marzenie, które chce spełnić – mieć swój własny rower. Życie dziecka udało się uratować dzięki międzynarodowej współpracy. W tym roku w SCCS przeprowadzono 2 zabiegi transplantacji serca. Obydwa organy pochodziły z Czech. Współpraca międzynarodowa polega na tym, że jeżeli już tego dawcę mamy, to musimy postarać się wykorzystać wszystkie narządy, które pozyskujemy od takiego dawcy. Jeżeli w danym państwie nie mamy odpowiedniego odbiorcy dla danego dawcy, wtedy pytamy państwa ościenne, czy przypadkowo u nich nie ma. Podobnie działa to w przypadku Polski. W ostatnim czasie serce z naszego kraju trafiło do pacjenta w Szwajcarii. Jedni mówią o afrykańskich upałach, inni o ciepłych masach powietrza, a dla pozostałych to po prostu zbliżające się lato. Jak to na najcieplejszą porę roku przystało, rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur. Przed nami prawdziwe gorące dni, w związku z którymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa śląskiego. Jak przyznają synoptycy, na to klimatyczne lato czekaliśmy wyjątkowo długo, a wysokie temperatury o tej porze roku nie powinny nikogo dziwić.
Statystycznie wartości nie odbiegają od normy, jednak uczucie gorąca potęguje fakt, że temperatura gwałtownie zaczęła rosnąć dopiero w drugiej połowie czerwca. Pierwszy prawdziwie gorący dzień już za nami, a kolejne zapowiadają się równie ciepłe. Temperatura przekroczyła 25 stopni, wtedy możemy mówić o gorących dniach. Dzisiaj, czyli wtorek i środa, nawet do czwartku będziemy mieć temperatury w przedziale 28-30, także gorąco, a nawet upalnie. Bo o upale mówimy wtedy, gdy temperatura osiąga co najmniej 30 stopni. I tutaj małe sprostowanie, nie jest to upał związany z Afryką, jest to nasz europejski, można powiedzieć środkowoeuropejski upał. Do tej pory mieliśmy dość niskie temperatury, bo napływało do nas powietrze z okolic okołobiegunowych, a w tej chwili ten napływ ustał i powietrze, które nad nami zalega, po prostu się ogrzewa pod wpływem bardzo silnej operacji słonecznej. A słońce jest teraz najmocniejsze, świeci najwyżej, w konsekwencji czego mamy obecnie najdłuższe dni w roku. Kolejne dni po czwartku przyniosą ochłodzenie, jednak nie drastyczne, bo temperatura będzie oscylować w granicach 20-25 stopni. W związku z napływem ciepłego powietrza możliwe są również wyładowania atmosferyczne, począwszy od środy. W tym momencie dla województwa śląskiego mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Te ostrzeżenia będą obowiązywać aż do czwartku włącznie. Dodatkowo w kolejnych dniach spodziewamy się również na terenie województwa śląskiego groźnych burz, więc zachęcamy do śledzenia tych ostrzeżeń, ponieważ już jutro w tym rejonie możliwe są burze z ulewnym deszczem, z bardzo silnym wiatrem, z opadami gradu, więc takie ostrzeżenia na pewno będą wydawane i śledzenie tego spowoduje, że będziemy mogli odpowiednio przygotować do tej sytuacji. Tak jak warto przygotować się do wyjścia z domu w upalne dni. Specjaliści alarmują, by nie zapominać o nawadnianiu organizmu, nakrywaniu głowy czapką i unikać przebywania w pełnym słońcu. Na szczególnie niebezpieczne działanie wysokich temperatur narażone są dzieci i seniorzy. Na podbój kosmosu z Feniksem, a dokładnie to ze śląskim Feniksem, studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprezentowali łazik marsjański. Po 5 latach od powstania pierwszego prototypu zespół zaprezentował całkowicie nową konstrukcję, która wyróżnia się na tle innych łazików z całego świata. Paweł Jędrusik. Zespół Silesian Phoenix działa już od 5 lat, a teraz postanowił przygotować się do zawodów Anatolian Rover Challenge, które odbędą się w Turcji. Będzie to pierwsza okazja do sprawdzenia nowego robota w warunkach bojowych. W naszej opinii konstrukcja innowacyjna, ciekawa, niezwykła. Jak będzie można to dzisiaj zobaczyć, mamy nadzieję, że zatrzęsiemy troszkę rynkiem konstrukcji kosmicznych i mamy nadzieję, że będzie uda nam się wziąć udział w tegorocznych zawodach, na które się zakwalifikowaliśmy w Turcji. Prace nad łazikiem trwały od roku, mniej więcej od maja zeszłego roku i w tym czasie udało nam się pozyskać nowych sponsorów, zdecydowanie zwiększyć kadrę i wbudować całkowicie nową konstrukcję, którą sami zaprojektowaliśmy i w większości sami również wykonaliśmy. Będzie też ulepszane? Oczywiście, to jest na razie pierwsza wersja, pierwsza rewizja, która już wiemy, że ma pewne błędy, ale też mamy pomysły, jak je w przyszłości wyeliminować, więc to jest platforma, którą na lata zamierzamy rozwijać. We wtorek na Politechnice Śląskiej swoje łaziki marsjańskie prezentowali też studenci z Wrocławia i Krakowa. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne, ale już jutro. Dobranoc.